Konferencja Móz Komputer 2014 Opole została zorganizowana przez Instytut Automatyki i Informatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Stwierdziliśmy w Instytucie, że istnieje potrzeba integracji wiedzy, która płynie z nauk medycznych oraz nauk typowo humanistycznych w korelacji z naukami technicznymi po to, aby pokazać ludziom nową dyscyplinę nauki, bo niewątpliwie taką jest neuroinformatyka. W jaki sposób ona się rozwija i w jaki sposób to się dzieje u nas, tak naprawdę w naszym środowisku, bo do tej pory nikt jeszcze takiego działania nie podjął, aby tą wiedzę właśnie od tych różnych specjalistów z różnych dziedzin w jakiś sposób ze sobą skorelować i przedstawić młodzieży, bo tak naprawdę konferencja jest dla młodzieży i dla studentów, aby wzbudzić zainteresowanie tym tematem właśnie u nich. Zacząłem się interesować tematami kognitywistyki, a właśnie ta konferencja omawia bardzo różne dziedziny biologii, psychologii, filozofii, nauki o umyśle, ale również o mózgu, więc jest bardzo ciekawe. Dzisiaj na konferencji Mózg Komputer przedstawiam, jak działa urządzenie MindWave Mobile firmy NeuroSky, które to jest zaprojektowane do, no głównie do zabawy, interaktywnej zabawy, gdzie sterujemy aplikacjami poprzez nasze myśli. Tutaj teraz na ekranie mamy włączony poradnik, jak korzystać z tego urządzenia. Mam akurat tutaj prezentację dotyczącą tego, jak się zrelaksować, żeby osiągnąć medytację. Tutaj są porady, żeby na przykład głęboko oddychać powoli, żeby rozluźnić swoje wszystkie mięśnie, zamknąć oczy. Ja może pokażę, jak to wygląda. Prosta minigierka, której celem jest, żeby ta kulka się wzniosła jak najwyżej. No i robimy to poprzez medytację, czyli im bardziej jestem rozluźniony i zrelaksowany, to ta kulka coraz wyżej się będzie wznosić. Liczy się Politechnika.